Cześć, ja mam na imię Emil, zapraszam na takie dokończenie poradnika odnośnie mapy Seine Crossing, mały podbój. Chciałem Wam pokazać, jak powinny wyglądać starty od strony amerykańskiej i od strony rosyjskiej. Podczas startów na każdej z map trzeba zwrócić uwagę na spawny, ponieważ każdy spawn znajduje się w innym miejscu. I spawn bliżej konkretnej flagi może nam ułatwić dotarcie do niej, to znaczy będziemy na tej fladze szybciej. I tak jak teraz spojrzycie na minimapę, ja jestem po prawej stronie od tak jakby tego znaczka bazy, jest to drugi spawn Amerykanów. Jak się spawnujecie, to powinniście zwracać uwagę na to, że jeżeli chcecie pójść na flagę B, to powinniście się zaspawnować jako drudzy lub powinniście się zaspawnować na graczu, który się zaspawnował jako drugi, tak, żeby móc także mieć krótszą drogę na flagę B. A ci, którzy spawnują się jako pierwsi, ich spawn znajduje się tutaj w tej alejce po lewej stronie. Siłą rzeczy będą biegli na flagę A, z tego miejsca mają bliżej na flagę A. Trzeci spawn jest chyba w tym pomieszczeniu, więc na trzecim spawnie, jak się ktoś spawnuje w tym miejscu, też biegnie na flagę A. Daje to sporą przewagę, znaczy sporą, jakąś nam przewagę to daje, jeżeli zespawnujemy się jako drudzy i będziemy biec na flagę B. I teraz tak, jeżeli biegniemy na flagę B, no to nie wiem, biegnięcie na nożu raczej nic nie daje, tylko po prostu ekran się mniej trzęsie. Musimy zwracać uwagę na to, że gracz rosyjski może zbiec przez flagę D i biec od razu na B i on będzie pierwszy na fladze B niż my, więc jeżeli znajdziemy się w tym miejscu, to od razu musimy w niego mierzyć, bo on tutaj powoli będzie się wychylał tak jakby zza rogu przez to okno i może nas zabić. Możemy też na przykład na start wziąć RPGa, czyli grać technikiem i na start możemy wystrzelić go tutaj. Nie mówię, że wszyscy są tacy ogarnięci, żeby od razu na start biec na flagę B, ale zdarzają się takie przypadki, że od razu gracze biegną na flagę B i jak my wchodzimy na flag range, to on już ma tak jakby ze 2-3 mm przejęte i my tą flagę blokujemy i musimy się od razu ustawić, przygotować do strzału. Jeżeli chodzi o to, jak biegniemy na flagę A od Amerykanów, no to wiadomo, wybiegamy prosto, po prostu przez most. I teraz co możemy zrobić? Oczywiście Rosjanie, jak zechcą na flagę A biec, to też będą przed nami. Jest to ułamek sekundy, ale jednak będą przed nami. Taki człowiek może biec, akurat możemy go spotkać, jak biegnie z tych schodów, gdzieś tutaj do wana. Możemy w takim wypadku też wziąć technika i możemy wystrzelić RPGa w tego busa, tak, żeby go zranić lub zabić i ewentualnie dobić potem karabinem. Niektórzy z naszych kolegów mogą pobiec na A i zacząć się przejmować, a my możemy wbiec na przykład do budynku. Możemy tutaj się ustawić, poczekać na gościa, który zechce przez to okno wbiec, chociaż to raczej rzadko się zdarza, albo możemy wbiec wyżej na piętro, przebiec tędy, uważać na tych tutaj i możemy spróbować załatwić gości, którzy przejmują D. Jak my znajdziemy się tutaj na górze, to oni tego D jeszcze nie zdążą przejąć. Więc jeżeli uda nam się ich zabić, to D pozostanie neutralne, ponieważ zazwyczaj D przejmuje jeden gracz, drugi biegnie na B, albo w ogóle jeden gracz przejmuje, a reszta biegnie na C, to pozbędziemy przeciwnika jednej z flag. Jeżeli chodzi o start od strony amerykańskiej, to raczej tyle. Nic tutaj więcej ciekawego nie można powiedzieć. Możemy próbować też wbiec do budynku i chociaż tędy przeskakiwanie przez okno i wbieganie tutaj gdzieś na C to nie jest dobry pomysł. Ale na pewno jeżeli przejmujemy flagę A od strony amerykańskiej i ją przejmiemy, ciężko będziemy mieli wejść na flagę C, więc sądzę, że zazwyczaj powinniśmy poczekać, aż oni zechcą zejść nam na flagę A i ich powstrzymać lub biec innymi drogami na flagę C, na przykład dookoła, na przykład od flagi B albo tutaj przez ten placyk gdzieś tam próbować poczekać, aż ktoś tutaj zbiegnie lub, nie wiem, wbiec do budynku i wyskoczyć przez okno z drugiego piętra gdzieś tutaj i próbować na D, no bo wiadomo, tędy też tak za bardzo nie biegniemy, bo jesteśmy bardzo łatwi do załatwienia przez gości, którzy tutaj tak jakby kampią na C. Oczywiście też A na początek nie powinniśmy pozostawić pustego, bo może ktoś nam zbić z C i będą mieć bardzo łatwo, żeby je przejąć. Ok, wracam za chwilę, będę z drugiej strony. Ok, jestem z drugiej strony. Coś mi się wydaje, że troszeczkę skopałem tutaj pokazywanie wam tych spawnów i wydaje mi się, że od strony USA trzeci spawn jest w tej alejce po prawej stronie, żeby było bliżej B. W każdym bądź razie sprawdźcie to sami. Ja chyba jestem na serwerze z pojazdami i wydaje mi się, że jak się gra na serwerze z pojazdami, to spawny są nieco inne po każdej ze stron niż jak się gra na serwerze bez pojazdów, czyli tylko piechota. W każdym bądź razie, jeżeli zaczynamy grać od strony ruskiej, to te osoby, które się zespawnują gdzieś tam w tamtym miejscu, najbliżej chyba spawn jest przy tej budce, to z tamtego miejsca te osoby powinny biec na C. Mogą biec na C bardzo szybko i albo mogą zostać na C i przejmować C, albo można zbiec na A, tak jak mówiłem wcześniej. Będziemy tam pierwsi i możemy postarać się schować gdzieś tutaj za tym vanem. Jeżeli nie dostaniemy z RPGa, no to nam się uda i będziemy mogli przejmować C. Jeżeli nikogo tu nie będzie albo kogoś zabijemy, to możemy przeskoczyć na przykład tutaj gdzieś do tego garażu i spróbować przejmować A. Możemy też poczekać tutaj na przykład gdzieś w tym ciemnym pomieszczeniu na gości, którzy na przykład gdzieś tutaj wybiegają, chociaż oni zazwyczaj będą z tej strony wybiegać i tutaj ich spróbować załatwić. Musimy uważać na to, żeby nie dostać RPGa, jak znajdujemy się, żeby nie zostać zabitym, jak biegniemy tutaj, lub jak dobiegniemy do tego vana, to żeby nie dostać RPGa i nie zginąć. Teraz tak, osoby te, które zrespią się bardziej po lewej stronie na spawnie rosyjskim, czyli tam, gdzie stałem na początku, jak zaczynałem do was mówić, zaraz tam podbiegnę. Tak, te osoby, które się zespawnują w tym miejscu, może to być jedna albo dwie osoby, najlepiej, żeby to były dwie osoby, biegną na D. Bardzo szybko biegną na D. Jedna z osób zostaje tutaj na D, aby je przejąć, a druga osoba może biec dalej na B. Też będzie pierwsza na tej fladze B niż Amerykanie, ale musi co zrobić? No, musi zlikwidować gości, którzy tutaj wbiegną, więc tak jak mówiłem, musi uważać na to, żeby nie dostać tutaj strzału z RPGa i żeby jej gruz nie zabił, no i musi od razu przygotować się na oddanie strzałów tutaj przez tą szybę. No, tutaj liczy się spryt, liczy się umiejętność, kto szybciej się zreflektuje, kto szybciej kogo załatwi. Teraz tak, osoba, która zostanie na D, musi uważać na to, aby nie zostać zabita z tego budynku, tak jak pokazywałem wam wcześniej, gdzie można wbiec. Na to piętro można wbiec i można na przykład takiego gostka, który tutaj patrzy się, można go załatwić. Także jak przejmujemy D, to powinniśmy jakoś tutaj się troszeczkę ukrywać, tak żeby nie wystawiać się bezpośrednio na ostrzał przez ludzi, którzy będą tędy przebiegać. Ok, to tyle chciałem wam powiedzieć w kwestii uzupełnienia startu na małym podboju tylko piechota, jeżeli chodzi o flagę, o mapę Seine Crossing. Cześć, trzymajcie się, do następnego poradnika. Na razie.